Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 2. Zapraszam na kolejny odcinek z tej gry. Mamy tu profesjonalnego drivatara. Nissan GT-R. Wow, Black Edition. Jedziemy z tym koksem. To jest moje Audi RS4, które wygrało ostatnio w mistrzostwach online z kolesiami, którzy naprawdę mieli przykokrzone poziomy. Poziomy, bo samochody mieli jakieś takie słabsze, a przynajmniej takie trudniejsze moim zdaniem w prowadzeniu. I było im trudniej. A, nie wiem, ja swoją Audicę wziąłem, po prostu z nimi wygrałem, udało mi się, miałem fart czy coś. Tak czy inaczej wygrałem. Ale najważniejsze było to, że się świetnie przy tym bawiłem, naprawdę. Jej, wpinę sobie teraz tutaj. Ach, można się naprawdę tak wyluzować i zaczniemy się luzować od przegrania z Nissanem GT-R-em. Wcale mi to nie przeszkadza, on ma troszeczkę lepsze osiągi, ale to nie znaczy, że ja go teraz na przykład nie mogę wyzwać i jeszcze raz nie pokonać. Znaczy, jeszcze raz pojechać z nimi, tym razem go pokonać. Chodź tutaj, cwaniaczku, zobaczymy, co teraz potrafisz, ha? Taki dobry jesteś, co? Też mam napęd 4x4, człowiek. 4x4 kojarzy mi się bardziej z samochodami terenowymi, ale tak się mówi też, no, ogólnie chyba, jak samochód ma po prostu napęd 4x4 koła. Trudno mówić inaczej, no. Można mówić AWD też. All-wheel drive. Niestety na zakrętach moja Audica nie jest zbyt dobra, ale i tak GT-R-a jakoś tutaj podganiam, który wyraźnie daje mi for, jakoś się zwalnia sztucznie. O, i teraz się sztucznie rozbił. Skorzystajmy z tego. Dobra, jeszcze może mi tu na prostej podgonić, ale tego właśnie, tego GT-R-a bym chciał sobie zakupić, zdobyć, o ile mogę, nie wiem czy mogę. Jak mogę, to spoko. Chcę ogólnie zrobić dzisiaj jakiś nowy samochód i ruszać na mistrzostwa. Dobrze, tak, zdobyłem sobie wyższą rangę na wyścigach online, szybko się tam awansuje. Ale na tych wyścigach także zdobyłem sobie wheel spiny i polosujemy sobie parę, myślę, fajnych rzeczy. Wheel spin, 3 wheel spiny, ok. Zobaczymy, co nam wypadnie. Czy będzie to samochód? Oj, był blisko, 18 tysięcy kredytów. Zawsze to coś. O, proszę! To jest fajna bryka, to jest naprawdę fajny gol. Opony już mamy i teraz zobaczmy, co tutaj za spoilery możemy zainstalować. O, ciekawe. Z regulacją, bez regulacji. No, muszę przyznać, że dosyć konkretna modyfikacja. Znaczy, nie ma tego wyboru dużo tutaj. Ale... no, wygląda inaczej ten Golfik. O Jezus, ale paskuda. Nie, to już wolę bez tego spoilera. O, to mi się podoba. Biorę go. Mamy 799. Prędkość się zwiększa, bo się chyba polepsza aerodynamika. To jest mniejszy opór. 300 kW, więc to jest, nie wiem, ile tam. 300 kW to będzie z 500 koni mechanicznych? Gdzieś koło tego chyba, co? Kto wie, ile to jest koni mechanicznych? Zapisz. No i dobra, mamy sobie zrobionego golfa. Trochę to zajęło, to zabawa ogólnie z nim, ale przynajmniej mam go dostosowanego. Znaczy, teraz będziemy dostosowywać, bo jeszcze został cały ten tuning, czyli poprawianie jego osiągów i tak dalej. Ogólnie chcę go dostosować pod siebie, no, żeby on jakoś jeździł tak, jak ja lubię. Nie wiem, może już jeździ dobrze, zobaczymy. A, jeszcze nie pokazałem, jak on wygląda w środku. No teraz to mało pokażę, bo jest ciemno. Chciałem złapać za myszkę i się rozejrzeć, ale tutaj nie mamy myszki. Tutaj mamy tylko pada. Muszę spojrzeć troszeczkę na dół. Nie mogę spojrzeć na dół, bo się od razu patrzy do tyłu mi. O, jest ten samochód śmieszny. Robimy mu fotę. Co to jest? Lotus Eleven. Czy to nie jest jeden z droższych Lotusów? To jest klasyk ogólnie. Ostatnio mieliśmy Lotus Eleven 2 jakby. No, o, fajnie ta maska wygląda. Jak to wygląda? No znikajcie te powiadomienia jakieś głupie. Ja chcę popatrzeć, jak tu się fajnie wszystko odbija w tej masce.
Ja tylko mogę patrzeć na tą maskę, to jest świetne, ten efekt prędkości. No dobra. Zobaczymy, Golfie, co ty potrafisz. Czy trzymasz się dobrze drogi? Jesteś w klasie A, więc powinieneś dawać radę. Prędkość maksymalna, jakaś wielka nie jest ci potrzebna. Patrzę, że... Czy ty masz szósty bieg? Ojej, ojejku. Nie, z tym skręcaniem to jest porażka. Samochód w ogóle nie reaguje na skręt przy większych prędkościach. Ja muszę przyznać, że te boty tutaj w Forzie Horizon naprawdę dają radę i... Ojej, 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 ojej. Słabiutko, trzeba mocno wytracić prędkość przed zakrętem. Samochód w ogóle nie trzyma się drogi. Znaczy, ciężko nim wykręcić. Tym bardziej jak się trzyma gaz, to jest... No i jedziemy Golfem. Oj, fajnie. Jest słoneczko, to teraz możemy zobaczyć, jak Golf wygląda w środku. I też gówno zobaczymy, chyba że się... A. No nie wiem, na pewno nie jest to klasa premium, jeśli chodzi o samochody. Przynajmniej tak nie wygląda w środku. No ale wiadomo, jest to dosyć tani sportowy samochód, no. I na Allegro można... Ale nie wiem, czy to właśnie była RK, chyba to była RK pięciodrzwiowa i z napędem na przód. Nie wiem, czy to są takie RK, jak to tam w ogóle jest. Ale właśnie widziałem, takie na Allegro stoją za 79 tysięcy złotych. To naprawdę nie jest jakiś hardcore. A samochód daje bardzo fajne wrażenia z jazdy. Ponoć, bo ja nie jeździłem. Ale ponoć się naprawdę jest kozak. Porównując do na przykład takiego... Mercedesa C63, ludzie mówią, ci, którzy testowali, że Golfem się fajnie jeździ, tylko właśnie szwankuje z prowadzeniem. No nie jest taki fajny, nie jest taki przyczepny. Porównywali go do Seata jakiegoś tam. I ten Seat lepiej sobie właśnie radził z pokonywaniem zakrętu. No, ale ogólnikowo rzecz biorąc, zrobił na nie wrażenie pod względem dźwięku ten samochód. Jak słyszałem na YouTubie, poszukajcie sobie, wpiszcie sobie Volkswagen Golf R i posłuchajcie, jak to fajnie brzmi. Naprawdę jest to super auto. Wow! Czy to jest ten Segaris? Jak mu tam było? Ale on fajnie z tyłu wygląda. Widzieliście to? Odwróciłem się na ten, na dach. A płomienie poszły... What the fuck? Ja to dopiero zauważyłem, ale jaja. Ale bug! Nie wierzę w to. Ej, musimy zmienić ten zderzak z tyłu. Skumajcie, skąd leci ogień. No nie chcę pierdnąć teraz, ale zwróćcie uwagę, albo przewijcie sobie filmik do tyłu troszeczkę, że płomienie lecą ze środka, tak jak pierwotnie ten Golf miał zainstalowany ten zderzak z tyłu. Ja nie wiem, te wydechy teraz, te końcówki układu wydechowego, które są po bokach, one, to jest chyba jakaś atrapa. To dajcie spokój, szkoda gadać. Porażka. Będzie trzeba to zmienić. To jest chyba jakiś bug, albo po prostu tak to jest zrobione. Ja widzę, że tam są jakieś dwie rury, ale to zaraz obejrzymy sobie. Ale wiesz co, wygrana będzie moja, ale piękna ta audycja. Wow, RS6 Avant. Kozak, to jest taki kod, że szok. Dobra, gdzie dojeżdżam? O, to jest krótki pojedynek. Może być problem, chyba że gdzieś skusi. Ale ponoć jest naprawdę dobry koleś, bo go tylko za... Dobrych kolesi jest dużo kasy. Ale proszę bardzo, co robi Lucek? Takim Golfem, którym dość ciężko się jeździ. No, coś tutaj wykombinował. Wow, 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 pięknie poszło. No i tu mamy już metę, więc zdobędę sobie dużo, dużo kredytów. A naprawdę warto ich wysyłać na pojedynek. Ja nie wiem, czemu ten RS Avant taki słaby jest. Czemu tak mu poszło? Lipnie. Właśnie to mnie poszło. Jak fajnie poleciał! To było niezłe, podobał mi się ten Golf. Ja nie widzę ogólnie Golfa jako samochód do driftu, ale ten tak... No powiem, że fajnie lata tym bokiem. 33 tysiące jeszcze dostałem, ładnie. Jak ktoś będzie miał Golfa, to ja się chyba zamorduję. Nikt nie może mieć Golfa, tylko ja mogę mieć Golfa.
kurde, i ktoś ma golfa, akurat takiego jak ja. Ale nie, w sumie nie ma dużo tych golfów. Jest tam Ford Focus, jest tu Audi RS jakieś. No, także jeden tylko golf taki jak mój, tu jest jeszcze Golf 4. To nie jest źle, bo czasami zdarzają się mistrzostwa, na przykład biorę sobie Koenigsegga i 6 osób ma Koenigsegga, no w dupę mordejerza. Okej, ten zakręt udało mi się pokonać całkiem ładnie. Tutaj mamy Renault do zdjęcia, ale olać to na razie z tymi zdjęciami, będziemy za chwilę zdjęcia robić, dajcie spokój. Na starcie, na następnym wyścigu zrobimy zdjęcie i po sprawie. Dobra. No właśnie, ciężko skręcać. Dużo prędkości wytraciłem, ale widocznie za mało, żeby dobrze pokonać ten zakręt. Zresztą dupa, ja tu będę ścinał, co się będę bawił Pruckiego. Tak na online się robi. Normalnie się na przeła jedzie w ogóle, co ja gadam. Nawet się nie ścina tak jakoś tego. Tylko na po chamsku, kurde, o Sirocco tutaj jedzie się z przodu. Myślałem, że to kolejne Renault Clio, tylko Megane, bo to jest Meganka. Wow! Dobra, to są okrążenia. No, sztywne zawieszenie nie pomaga na bezdrożach. Troszeczkę czuję, że samochód zwalnia. I driftowanie to też nie jest dobry pomysł na pokonywanie zakrętów. Także postarajmy się następny zakręt pokonać lepiej, trzymając się bardziej asfaltu. Poskoczyłem, no właśnie, to jest twarde zawieszenie i muszę się liczyć z tym, że mając takie twarde zawieszenie, okej, samochód będzie bardziej responsywny, ale na takich małych wybojach mogę mieć problem, a ja lubię sobie czasami skrócić drogę, więc to nie jest taka łatwa sprawa. Tak czy inaczej, nie mogę dogonić tego Sirocco. Jest tak łatwo. Więc ja mam problemy ze skręcaniem. Sirocco, nie wiem czy występowało. A nie, występowało też chyba w wersji AWD. Tak mi się wydaje. Dobra. No i ostatnie okrążenie. Ciężko dziadak dogonić. Bardzo ciężko. Okej. Ciężko na tych zakrętach, tym golfem, bardzo. Nie mogę dać drugiej pozycji. Muszę zdobyć jak najwięcej punktów. Dobra, jak tutaj mamy, ach cholera. Gaz. Dobrze. O nie! O, tutaj. O, pięknie! Ach, tego z przodu Volkswagena chyba ja nie dogonię już raczej. Albo będzie bardzo ciężko. Widzę, że tutaj jednak przesadziłem z tą sztywnością resorów, bo naprawdę każdorazowe zahaczenie pobocza kończy się strasznym wytraceniem prędkości. To mi się nie podoba. Och, kurde, cudem udało mi się ominąć te drzewa tam. Druga pozycja. Nieźle, 16 punktów. Ale jest ciężko, ciężko z tym golfem. Najlepsi nie zawsze wygrywają. To i tak był niezły wyścig. Pewnie, że tak. Druga pozycja to jest ok. No ale wiadomo, mogłem się bardziej postarać. Tak się zastanawiam, co tu jeszcze w tym golfie zmienić. No nie jest to taki superowy samochód do tych wyścigów. Mógłby być lepszy. Ale ok, nie jest tak źle. No, jakoś tam daję sobie radę. Na prostej jest w miarę ok. Co mi tu nie pasowało? Hamulce ok, tylko właśnie sztywność resorów. Dajmy troszeczkę. żeby on się tak nie wybijał strasznie. Może pomoże to, nie wiem. Podoba mi się ogólnie ten Focus. To jest chyba Focus RS? Nie, to jest ten ST, którego ja też mam. Ale jest jeszcze Focus RS, jest świetny. No, muszę przyznać, że wyjście z zakrętu było fajne.
A z przodu, przede mną, właśnie tą Audicę, którą uderzyłem teraz, to jest Audi A1. I to jest taki bucik narciarski. No, taki kształt ma śmieszny. Ale autko jest fajne. Okej. Okay. Kurczę, no powiem, że daje radę ten Golf na deszczu. Nie można tak driftować, bo się bardzo dużo traci. No ale dobra. Tamta czołówka odjechała konkretnie, a to jest sprint, więc to nie jest taka łatwa sprawa. Czekają nas trudne zakręty, trudne sprawy, na których będzie trzeba sporo prędkości wytracić, i to wytracić w bardzo przyzwoity sposób, nie tak jak ja znowu teraz zadriftowałem. Nie można tutaj wpadać w pościsk, bo się dużo traci. No dobra, to mi wyszło ładnie, ten zakręt, a ten już dupa. No i bo ten tutaj stał! Cholera jasna! Dobra, ale jestem w miarę blisko czołówki, ale będzie trudno ich dogonić, bo tutaj jest taki zakręt, gdzie ciężko wyprzedzić, ciężko dogonić kogokolwiek. Bardziej, że mój Golf wypada sam z zakrętu! Gaz, 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 trzymaj się tej A1. Jeszcze jest szansa na drugą, na trzecią pozycję. Trzecia pozycja nie będzie taka zła. Super. Jeszcze jest strumień, okej. Okay. Skracamy troszeczkę. Świetnie! Jest druga pozycja. Teraz tylko ją utrzymać i będzie super. Ach, kurde! Świetnie pokonał ten ostatni łuk. O, ale nie da się już go dogonić. Druga pozycja. Mam nadzieję, że to nie jest ten koleś, który wygrał poprzednie zawody. Tak czy inaczej, poszło świetnie. Znowu 16 punktów. Mam nadzieję, że prowadzę. No to nie jest ten koleś. Super. No to prowadzę. Dobra, no to gaz. No, nie ma co mówić. Golf ma fajny start. Trzyma się tutaj stawki. Tam coś zostawia z tyłu, więc jest dobrze. W końcu nie jedziemy na deszczu, więc powinienem wygrać za pierwszym razem. Ale nie mówmy hop, trzeba to jeszcze przeskoczyć. Pięknie! No, Golf, jestem z ciebie dumny. Drift, ale jednak udany. No tyle udany, że udało się zakręt pokonać bardzo dobrze. Okej. Okay. Chodź tu, Audica. No temu kolesiowi nie mogę dać wygrać tym razem. Pięknie to wygląda, jest zajebista sprawa. Ściganie się w tej Forcie to jest coś niesamowitego. Tym bardziej, że czasami są takie sytuacje, jak gra się właśnie na online. I są takie sytuacje, że jedzie się na autostradzie, jedzie tam trzech graczy i dosłownie na żyletki się ze sobą ścigają. Jeden ma samochód lepszy na przyspieszeniu, drugi na prędkości, to napieprzacie, w strumieniu się trzymacie. To nie jest taki hardkorowy strumień jak na przykład w The Crew, że złapiesz się i nagle jedziesz 170 na godzinę. Tylko tak delikatnie cię ciągnie, jak w rzeczywistości ten strumień. No, to jest... To są takie subtelne sprawy, zupełnie jak w realnym świecie. No. Ale w takim przyjemnym odzwierciedleniu, bo ja na przykład nie lubię symulatorów, jeśli chodzi o wyścigi. Bardzo nie lubię, bo ja nie wiem, traci się wtedy przyjemność z grania, moim zdaniem. Nie wiem, nie lubię jeździć po tych torach zamkniętych. Ja uważam, że gra powinna dostarczać takich wrażeń, których nie możemy doświadczyć w realnym świecie. Tymczasem, gdy ja mogę sobie pojechać na, nie wiem, tor, na przykład w Poznaniu, w moim przypadku najbliższy, i tam za 6 stów pojeździć przez 15 minut, powiedzmy, jakimś stuningowanym BMW E92 albo Arielem Atomem, jako kierowca. I to jest rzecz, do której ja mam dostęp. A do czego nie mam dostępu, to na przykład jeżdżenie w taki sposób jak w Fordzie, czyli po bezdrożach, jakimś tam super samochodem, albo ścigać się po takich drogach typowo... typowo wojewódzkich, tak? Jakimś tam super samochodem, no to jest już... to już jest wyższa półka.
zarezerwowana dla nielicznych, którzy chcą łamać prawo. I ostatnie zawody. Jest mój golf? Jest. Myślałem, że inny samochód przypadkowo wybrało. Jesteś na doskonałej pozycji. Wygraj ten wyścig i mistrzostwa są twoje. Dokładnie, będą moje. Startujemy. Okej. No i teraz każdy będzie dociskał do końca, żeby wygrać i nie dać mi wygrać. No, ale po takich małych poprawkach naprawdę przyjemnie się tym golfem jeździ. Może ja bym go bardziej widział z napędem na tył, wtedy by zdecydowanie lepiej reagował na skręt i zachowywał się na zakrętach. Ale myślę, że AWD też się przydaje w wielu sytuacjach, także nie jest to taki ból większy. Trakcja zdecydowanie lepsza, nie? Bardziej, że golf z tyłu jest lekki, bo silnik ma z przodu i w sumie zupełnie jak Corvetta. Corvetta ma przecież z tyłu same plastiki, cały ten zderzak w Corvecie, mówię tutaj o Corvecie C6, ale chyba C7 też jest plastikowa z tyłu cała. No i ta dupa jest tam strasznie lekka i ten samochód musi mieć zajebiste systemy kontroli trakcji, bo w momencie, kiedy prawdopodobnie nigdy tym samochodem nie jeździłem, więc mówię tylko według moich jakichś tam domysłów, moich ludzkowych rozważań. Więc podejrzewam, że gdy wciśniesz sobie gaz do końca w tym samochodzie, w Corvecie, no to koła praktycznie nie mają docisku żadnego. Tam jest tyle mocy, masz tam z 300 koni powiedzmy. Ojej. Fucking shit! Masz tam z 300 koni, dociskasz do końca. No i moim zdaniem nie ma opcji, żeby te koła nie zabuksowały. Chyba, że masz takie zajebiste systemy kontroli trakcji komputerowe, elektroniczne, że sobie z tym poradzą, ale w ludzkim świecie raczej by było ciężko. Dobra, tutaj trochę skosiłem, ale jeszcze nie cofam. To jest wprawdzie już ponad połowa wyścigu, ale myślę, że jest jeszcze spora szansa to wygrać. O ile takie pieprzone Clio nie będzie mi się pieprzać w rachubę. Cholera, jaki drań. Oni tu grają zespołowo. Zupełnie jak, nie wiem, parafia, jak księża w parafii, wikary i proboszcz. Pierdzielony. Jeszcze z grupą ministrantów. Dawaj go. Mam szansę wygrać. O proszę, to jest napęd 4x4, bitches. Poszło. Kurde, zostawiłem ich z tyłu, ale chyba dali mi fory. Wyścigi one i te grze są niesamowite, naprawdę. W następnym wyścigu chyba znowu sobie wrócimy do online. Wygraliśmy sobie, myk, pięknie. Kolejne zdobyte mistrzostwo. Zbliżasz się do miejsca w finale. Super! Mistrz! Wygrał golf. Udało się. Po paru tam mękach, ale jednak się udało. Nie było tak źle. No i go. Idziemy. Zawiesiło się coś. Nie no. Wygrałem sobie. Kolejne mistrzostwa będziemy robić sobie w następnych odcinkach. Ja bardzo dziękuję, że byłeś ze mną na tym odcinku. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś, że miło spędziłeś czas, że sobie odrobiłeś wszystkie lekcje, bo odcinek był trochę długi. Zapraszam na kolejne, na razie, pa pa. Wardęgę i parę innych osób, ale oczywiście to nie było spotkanie na zasadzie, że coś tam pogadaliśmy na jakiś sensowny temat, tylko po prostu się przywitać. Słuchaj, czy mogę zrobić sobie z tobą selfie? Byłoby naprawdę fajnie. Nie ma sprawy.